sceneria trochę jak przy orędziu noworocznym prezydenta albo kogoś tam, a to tylko ja. Ale będzie to coś w rodzaju orędzia noworocznego, kilka minut dobrych wiadomości w nowym, świeżym wydaniu. Nie wiem, czy będzie aż tak bardzo świeży, ale będę się starał, bo konkurencja depcze po piętach. I bardzo pozdrawiam serdecznie Tomka. Tutaj możecie kliknąć i będzie jakiś jego filmik. Bardzo serdecznie polecam. I on to robi trochę inaczej i podobno jest to dobre. Jest dużo cięć. Cięć. Czy to będzie dobre? Spróbujemy. W każdym razie odświeżamy się. I dzisiaj noworoczne przesłanie, noworoczne orędzie. A jak noworoczne, to musi być coś na temat... Na temat czego? Na temat postanowień noworocznych. Nie wiem, jakie są wasze postanowienia. Czy rozstajecie się ze złymi nałogami? Czy ze słodyczami? A może zaczynacie ćwiczyć? A może postanowiliście się pilnie uczyć? Bardzo dobrze. Jakiekolwiek są wasze postanowienia, chciałbym je skomentować. Ja mam też swoje. Moje postanowienie noworoczne jest takie, żeby regularnie nagrywać kilka minut dobrych wiadomości. Może parę osób się ucieszy, ale jak to jest z tymi postanowieniami noworocznymi, że one tak długo nie potrafią wytrwać, albo my nie potrafimy wytrwać? Jak to jest, że jesteśmy tacy gorliwi, chętni, zaraz będziemy przewracać, góry przenosić. Mija tydzień, nie uchodzi powietrze, kupiliśmy karnet na siłownię na miesiąc, skończyło się na 3 wizytach. W najlepszym wypadku. Jak to jest? Ano tak to jest, że glina trochę słaba. Ta nasza glina ludzka i my sobie postanawiamy wiele ważnych, dobrych rzeczy, a one później trochę słabo wychodzą. Nawet jeżeli dzisiaj ci się nie udało, to próbuj dalej. Próbuj wytrwale. To nie jest tak, że my coś powiemy, a Pan Bóg zrobi całą resztę. Tutaj muszę podkreślić, że mówię o takich postanowieniach typu noworoczne, słodycze, ćwiczenia i inne sprawy. My postanawiamy, a Pan Bóg jest tym, który w tych dobrych sprawach będzie nas podnosił. Będzie czynił nawet cuda, jeżeli chodzi o złe nałogi. Sprawa dotyczy silnej i słabej woli. Bo są tacy ludzie, którzy mają silną wolę i są tacy, którzy mają słabą wolę. I ci, którzy mają silną wolę, to postanawiają i im wszystko od razu wychodzi. Że jeżeli tobie się wydaje, że masz zupełnie słabą wolę i nic ci nie wychodzi, to wcale nie jest tak źle. Dlatego, że w duchowych sprawach to właśnie ludzie, którzy mają słabą wolę, mają największe sukcesy. Dlatego, że przychodzą do Pana Boga tak często i mówią: Panie Boże, jestem słaby i beznadziejny. I chcę powiedzieć, że jest to najlepsza i jedyna postawa, która przynosi zbawienie człowiekowi. Kiedy człowiek mówi: słaby jestem i do niczego. To, czego często w ogóle na głos nie wypowiadamy. Czasem pomyślimy sobie i znowu jest nam przykro, kiedy coś nie wyszło. Kiedy w ten sposób przychodzimy do Pana Boga, Pan Bóg mówi: człowieku, jesteś gotów na moje królestwo. Bo Królestwo Boże jest dla ludzi słabych, którzy gotowi są zaufać Jezusowi, który jest mocny. I my słabi, takie nawet zero by się wydawało, w połączeniu z Jezusem, który jest nieskończonością, zero plus nieskończoność równa się nieskończoność. I dlatego, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy słabi, to znaczy, że to jest najlepszy moment, kiedy zmierzamy do Bożego Królestwa. A nawet kiedy jesteśmy słabi w tych codziennych sprawach, to zawsze można zacząć. Bo nasze osiągnięcia, których dokonujemy, to jakby ćwiczenie. Na początku jest być może słabo, ale kiedy się nie poddajemy, za każdym razem jest coraz lepiej i coraz lepiej. To jest jak z siłownią. Na początku tylko 5 kg, ale później coraz więcej i za każdym razem coraz lepiej. Zatem, kiedy nie udało ci się dzisiaj, to próbuj znowu jutro. I tak dalej, i tak dalej. I cokolwiek próbujesz. Czy szukasz nowej pracy, uczysz się języka albo matematyki, cały czas próbuj. Dlaczego nam się nie udaje? Dlaczego ta glina taka słaba? Przecież Pan Bóg stworzył nas doskonałych, ale później zaczęliśmy podejmować złe decyzje, złe wybory i glina stała się słaba i krucha. Doskonali ludzie stali się ułomni. I dzisiaj jesteśmy takim cieniem Adama, który został stworzony przez Pana Boga. Nasze geny słabe i również te nasze postanowienia i decyzje takie kruche. Ale jest pewna obietnica,
którą teraz przeczytam, to taka moja dedykacja i noworoczne orędzie. Umiem się ograniczyć. Apostoł Paweł potrafił. To znaczy, że jest to możliwe. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. I teraz to, co najlepsze. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Zatem, kiedy przychodzimy do Pana Boga i mówimy: Panie Boże, słaby jestem, znowu mi się nie udało, albo nawet jeżeli chcę, żeby mi się udało, to tak warto zdać sobie z tego sprawę, że my słabi w połączeniu z Chrystusem, który jest mocny, znaczy to wszystko i nieskończoność, którą On jest. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I kiedy zaczynasz w to wierzyć, to właśnie moment, w którym odniosłeś i odniosłaś zwycięstwo. I już wtedy możesz dziękować Panu Bogu. Panie Boże, dziękuję Ci, że już nie robię tego, że już słodycze nie są dla mnie interesujące. I Panie Boże, dziękuję Ci za to, że od przyszłego tygodnia będę ćwiczył. To wszystko sprowadza się do połączenia nawet tego naszego zera z Bożą Wszechmocą i codziennego łączenia nas, mnie i Ciebie, z Panem Jezusem, który jest absolutnie wszechmocny i po naszej stronie i dobry. I chcę, abyśmy wszystkie nasze dobre, noworoczne postanowienia spełnili. Życzę Wam tej łączności na każdy dzień. Dobrze, że można pociąć i że to nie na żywo.